Ze mną Jangle Osia, moja droga, twoje pierwsze frydelki w życiu. Jakie towarzyszą ci emocje? Takie basic pytanie na początek. No troszeczkę jestem zdenerwowana, ale tak pozytywnie. Zobaczymy, co się wydarzy. No, ale rodzinne miasto to chyba trochę tak, wiesz, napawa optymizmem. To prawda, jest tutaj tata i kuzyn i wszyscy tutaj czekamy, no zobaczymy, ale myślę, że sama ta nominacja jest już dla mnie ogromnym wyróżnieniem. No słuchaj, rok temu doschulałaś całą Polskę. To prawda, tak było. I nawet tutaj graliśmy, tu gdzie jesteśmy teraz na Fryderyka, graliśmy koncert dla prawie 5000 osób, więc wracamy tutaj ponownie tak naprawdę teraz. Także nie ma się co stresować. Powiedz mi, bo ty jesteś raperką i to jest... Czy to jest według ciebie, nominacja dla ciebie jest jakimś przełomem w rapie? W ogóle widzisz to w taki sposób? Troszeczkę tak, no bo w zasadzie można powiedzieć, że jestem pierwszą raperką, która dostała taką nominację do Fryderyków. No jestem też ogólnie pierwszą raperką, która zrobiła różne kamienie milowe w tym rapie, więc super, że te Fryderyki też się tutaj pojawiły, bo myślę, że to jest no, ogromne wyróżnienie dla mnie. No tak, ja ci tego z całego serca gratuluję. Też ostatnio wydałaś singiel Rok Tygrysa. On jest totalnie po prostu, wiesz, rozwaliłaś tam system. O czym jest ten numer? No bo on jest, ty przyzwyczajasz nas do tego, że rapujesz jednak głównie o imprezach, o jakichś takich zabawach, a tutaj mam wrażenie, że jest mocno personalnie. Tak, bo chciałam też wydać taki kawałek w końcu, który troszeczkę więcej opowiada o mnie, o mojej przyszłości i trochę o tej drodze, o tym sukcesie. I wydaje mi się, że ludzie też czekali trochę na taki kawałek, bo chcieli usłyszeć ode mnie po prostu coś więcej niż to, że się dobrze bawię na imprezach, ale też z optymistycznym akcentem, więc myślę, że gdzieś to tutaj się wpisuje dalej w konwencję. No właśnie, ale to jest jakby taka zmiana, za tym pójdą inne kawałki też bardziej personalne, czy to jest generalnie takie trochę badanie gruntu? Na pewno pójdą też inne kawałki bardziej personalne, bo cały album generalnie chciałabym, żeby opowiadał już troszeczkę więcej o mnie, troszeczkę więcej mojej historii osobistej, więc myślę, że to jest taki case, że po prostu tamta epka miała być imprezowa i wszystkie te kawałki były takie, a teraz wydaję swój album, pierwszy tak naprawdę, Long Play, i tam bym chciała po prostu troszeczkę więcej powiedzieć też o sobie. Okej, czyli Rok Tygrysa, rozumiem, że to jest pierwszy lead single tak zwany z debiutanckiej płyty. Tak, dokładnie. A premiera w tym roku? Tego jeszcze nie wiem, ale będę się starała, żeby była w tym roku. Na pewno chcę bardzo dopracować ten album, więc na pewno się nie będę śpieszyć i postaram się wykorzystać maksimum czasu, żeby po prostu dopracować tą płytę jak najlepiej. No tak, bo u ciebie nie dość, że teksty, muzyka, to jeszcze wizuale, bo u ciebie zawsze się dużo w teledyskach dzieje, dużo na koncertach. Byłem na Tulwarze, petarda. Super, bardzo, bardzo się cieszę. Muszę cię też zapytać oczywiście, bo w ostatnim czasie połączyłaś siły z Matą i założyliście razem fundację. Mogłabyś powiedzieć coś więcej na ten temat? No bo mam wrażenie, że dostajemy takie szczątkowe informacje póki co. Tak, właśnie generalnie nie jest to w ogóle moja fundacja, to też jest taka mylna informacja gdzieś tam w social mediach, bo ta fundacja jest założona przez Michała, a ja byłam tylko pierwszą osobą, która gdzieś tam reprezentowała tą fundację singlami, ale będzie pojawiało się bardzo dużo innych artystów też na mixtape'ie tej fundacji, więc ja, że tak powiem, nie mogę sobie tutaj absolutnie przypisywać organizacji, bo jak najbardziej jest to w 100% Michała twór, a ja tutaj po prostu byłam dołączona do singli, ale wydaje mi się, że trzeba poczekać po prostu jeszcze trochę na kolejne single fundacji i myślę, że będzie to naprawdę fajny projekt. Okej, a czy usłyszymy ciebie jeszcze i Michała, czy jak na razie będziecie się skupiać na innych artystach też zaangażowanych w tę akcję? Raczej wydaje mi się, że już na samej fundacji pewnie pojawią się inni artyści, no ale my się generalnie kolegujemy blisko z Michałem, więc jeśli chodzi o same kawałki, to na pewno takie się jeszcze pojawią. Okej, czyli... Nie wiadomo jeszcze w jakiej konfiguracji, czy u mnie na albumie, czy u niego, czy na jakimś singlu, zobaczymy, ale myślę, że będzie coś jeszcze. Okej, czyli będzie się u ciebie działo, podsumowując. Tak. W takim razie dziękuję ci bardzo, gratuluję, no i mówię, trzymam kciuki za wszystkie sukcesy. Dziękuję bardzo.